wyliczając polskie produkty, które podbijają zagraniczne rynki, nie można pominąć wódki. Witam wszystkich na swoim kanale Daria w Polsce i dzisiejsze nagranie będzie z cyklu tych samych ciekawostek o Polsce. Na dzisiaj przygotowałam dla Was listę 7 polskich produktów, które budzą zazdrość za granicą. I zaczynamy! Dobre, bo polskie. Nie da się zaprzeczyć, że nasz kraj ma sporo do zaoferowania. Wiele z tych produktów zyskało ogromną popularność za granicą i nawet na innych kontynentach. To prawdziwe hity. Zobaczcie, czym możemy się pochwalić i co doceniają ludzie na całym świecie. Pierwsze to wafelek Prince Polo. Zyskał ogromną popularność na Islandii. Ten produkowany od 1955 roku przez Olsza w Cieszynie smakołek ma swoich miłośników na całym świecie, a przede wszystkim na Islandii. Potwierdził to sam prezydent tego kraju, który przyznał, że całe pokolenie Islandczyków wyrosło na polskim Prince Polo. Możecie napisać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione polskie produkty czy słodycze. Ja też lubię ten właśnie wafelek Prince Polo, ale tylko o smaku kokosowym. Nie wiem, no, bo lubię wszystko, co jest o smaku kokosowym. Dalej krówki. Czesi i Słowacy uwielbiają je. Te tradycyjne polskie cukierki mleczne, takie z ciągnącym się nadzieniem, bardzo posmakowały naszym sąsiadom za południowej granicy. Słowacy wprost przepadają za krówkami. Często te ciągniutkie są ich najlepszym i pierwszym skojarzeniem z naszym krajem. Ja krówek nie lubię. Dla mnie te krówki, no w ogóle zawsze nazywamy je to jako niszczyciel plomb, więc nie przepadam za krówkami. Dalej to torcik wiedlowski. To prawdziwy hit wśród naszych słodyczy. Tradycyjny torcik wiedlowski jest jednym z najczęściej eksportowanych słodyczy tej marki. Ten ręcznie dekorowany waflowy tort z kremem czekoladowym i orzechowym ma swoich miłośników na całym świecie. Chętnie zajadają się nim w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chile i na Filipinach. Dalej oczywiście nie można wspomnieć o polskiej kiełbasie, która jest ceniona na całym świecie. Widzieliście, że bez problemu można ją kupić w każdym amerykańskim sklepie. Jest tam jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych rodzajów mięsa. Polską kiełbasę eksportuje się do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii i nawet do Chin. Gdzie Chiny i gdzie Polska, to naprawdę zaskakujące. Śmiało można nazwać ją takim flagowym polskim produktem. Polska kiełbasa i polskie kabanosy, oczywiście krakowska sucha i polskie kabanosy to najlepsze, co jadłam w Polsce i w ogóle kiedy przyjechałam i pierwszy raz skosztowałam kabanosy, to prawie za każdym razem w sklepie kupuję dla siebie kabanosy, bo nikt w naszej rodzinie nigdy nie zdąży za mną do zjedzenia właśnie tych kabanosów. Ja w ogóle nie tak bardzo lubię jakieś tam słodkości, a kabanosy, kanapki, chipsy. To dla mnie to jedzenie, które najbardziej lubię. Dalej to papryka szczeciński. Ta konserwa, która zawojowała świat. Papryka szczeciński śmiało można nazwać takim produktem kultowym. Dowodem na to, no niech będzie taki widoczny pomnik. Chyba żadna inna konserwa nie doczekała się takiego wyróżnienia. Papryka szczeciński, który zaczęto produkować w latach 60. XX wieku, eksportowano do 32 krajów. W 2010 roku został on wpisany na listę produktów
tradycyjnych. W ogóle nie wiedziałam, że paprykarz jest na tyle znany w różnych krajach i na tyle eksportowany. I oczywiście żadna lista nie będzie pełna, jeżeli nie powiemy o polskich pierogach. Obcokrajowcy je uwielbiają. To chyba jedna z najbardziej lubionych na świecie dani polskiej kuchni. Chętnie sięgają po nie Niemcy, Anglicy, Szkoci czy Amerykanie. Wiele z nich goszczą one nawet na świątecznych stołach i powoli stają się tradycją. Ja oczywiście lubię polskie pierogi, ale generalnie takie ruskie albo słodkie, dlatego że z mięsem, no oczywiście bardzo się różnią od naszych pielmieni, które lubimy. Trochę nie rozumiem, dlaczego wykorzystujecie mięso gotowane, a nie surowe. U nas tam istnieje, nie wiem, setki tych przepisów tylko na mięso, aby było takie soczyste, więc tak jest. I ostatnie na liście, ale no bez tego wydaje mi się byłoby niemożliwe, lista byłaby też niepełna, to polska wódka. Oczywiście polska wódka jest znana jak jedna z najlepszych na świecie. Wyliczając polskie produkty, które podbijają zagraniczne rynki, nie można pominąć wódki. Polska jest jednym z największych producentów tego alkoholu na świecie. To również najlepiej rozpoznawany na świecie polski produkt eksportowy. Właśnie też kiedyś robiłam takie nagranie, z czego jest znana Polska na całym świecie. Ja też wtedy mówiłam o wódce, bo wszyscy wiedzą, co to jest polska wódka, jakiej jest jakości. Oczywiście Polska ma sporo, jak już powiedziałam, do zaoferowania, sporo produktów, którymi może się poszczycić. I mam nadzieję, że takie nagranie Wam się spodobało. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!